Ciąża to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu dwojga ludzi, do którego należy się właściwie przygotować. O to, jak zadbać o zdrowie kobiety, która planuje zostać mamą, opowie położna Magdalena Kanadys. Pani Magdo, planujemy ciążę. Jak najlepiej się do tego przygotować z punktu medycznego? Z punktu medycznego musimy sprawdzić przede wszystkim, czy jesteśmy osobą zdrową. Musimy zrobić podstawowe badania. Jeżeli to jest przygotowanie do ciąży, to oczywiście badanie ginekologiczne, USG najlepiej przezpochwowe, tak zwane transwaginalne, żeby sprawdzić, czy nie mamy ewentualnych wad anatomicznych i czy wszystko z naszymi narządami rodnymi jest w porządku. Badanie czystości pochwy, tak zwane, czyli badanie bakteriologiczne. Musimy sprawdzić, czy nie mamy w pochwie żadnego stanu zapalnego. Jak również należy pobrać cytologię, jeżeli nie była w ostatnim czasie pobierana. Cytologię zalecamy pobierać raz do roku, tak na dobrą sprawę, od momentu rozpoczęcia współżycia. Trzeba również wykonać morfologię, jak również badanie WR. Ważnym badaniem jest również badanie na obecność wirusa cytomegalii, wirusa różyczki, jak i obecność na pasożyty, na obecność toksoplazmozy. Musimy zrobić również badanie WR. Warto jest zrobić również przegląd u dentysty, żeby sprawdzić ewentualne ubytki w zębach i je zaleczyć przed ciążą, bo w ciąży może być to kłopotliwe. A jakie suplementy diety powinna spożywać kobieta i ile czasu przed zajściem w ciążę? 3 miesiące przed zajściem w ciążę, co najmniej 3 miesiące przed zajściem w ciążę, kobieta powinna rozpocząć suplementację kwasem foliowym. Jest to normalny kwas foliowy dostępny w każdej aptece bez recepty. Idziemy do pana magistra w aptece i prosimy o kwas foliowy. Przyjmujemy jedną tabletkę dziennie na co najmniej 3 miesiące przed planowanym zajściem w ciążę. Mężczyźni, o czym się nie mówi, a również powinni przyjmować kwas foliowy jako suplementację przed ciążą. Kwas foliowy kobieta nawet po już w momencie zajścia w ciąży powinna przyjmować co najmniej przez pierwszy trymestr ciąży. Jest to ochrona dla naszego dziecka przyszłego, ochrona przed wadami cewy nerwowej, a więc są to bardzo poważne powikłania, których możemy uniknąć dzięki wzięciu tylko jednej magicznej pigułki dziennie. A to nie jest duży koszt. Oprócz różnych suplementów diety, takich jak na przykład kwas foliowy, a także ćwiczeń, które sprawią, że nasze ciało w trakcie ciąży będzie wyglądało lepiej, należy również zadbać o zdrowe i odpowiednie żywienie. Jak powinna odżywiać się kobieta, która w niedługim czasie planuje ciążę? Jakie produkty są wskazane? Tak naprawdę kobieta, która odżywia się prawidłowo, niekoniecznie musi bardzo dużo w swojej diecie zmieniać, tak? Natomiast jeżeli przyzwyczajona jest do takiego szybkiego tempa życia, gdzie odżywia się no niestety niekoniecznie dobrze, czy wybiera tą żywność wysoko przetworzoną, powinna wprowadzić takie zdrowe nawyki, czyli postawić na zmianę całkowicie swojego stylu odżywiania. Najważniejsza rzecz, musimy uregulować wagę, czyli jeżeli mamy problem z nadwagą, dobrze by było wyeliminować te zbędne kilogramy z naszego organizmu, bo może to utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli mamy niedowagę, no to musimy odżywić ten organizm, aby ta ilość odpowiednio witamin czy białka dla rozwoju dziecka była wskazana, czyli w większej ilości. Najważniejsza rzecz, dobra proporcja, aby nie zaburzać zarówno gospodarki hormonalnej, jak i ten organizm powinien być po prostu zdrowy w tym czasie. Duże znaczenie ma to, co jemy, czyli wybieranie żywności zdrowej, niewysoko przetworzonej. Unikanie cukrów, tak? To jest bardzo ważne, żeby ten cukier, który będzie niestety negatywnie wpływał na hormony i będzie mógł blokować właśnie zajście w ciążę. Dodatkowo duże znaczenie mają tłuszcze, które spożywamy, czyli te tłuszcze prawidłowe i zdrowe dla nas, te kwasy omega-3 i 6, ryby, to są rzeczy wskazane, natomiast unikamy takich ciężkich rzeczy, margaryn, masła, tak? Tych tłuszczów trans przede wszystkim, bardzo, bardzo rakotwórczych. Duże znaczenie ma to, kiedy zaczynamy wprowadzać te zmiany, czyli... Właśnie od jakiego czasu powinniśmy wprowadzić te zmiany? Jeżeli nie mamy problemów z nadwagą czy niedowagą, to 3 miesiące mniej więcej przed planowanym zajściem w ciążę musimy postawić na produkty typowo takie, które powinniśmy na pewno wprowadzić do naszego jadłospisu, czyli przede wszystkim kwas foliowy.
Nie w momencie zajścia w ciążę, ale właśnie 3 miesiące wcześniej, aby to podłoże zostało już odpowiednio zbudowane, aby ten układ nerwowy tego dziecka wykształcił się prawidłowo. Tutaj zarówno suplementacja kwasem foliowym w tabletkach, ale także możemy dostarczyć odpowiednie produkty, czyli właśnie zielone, tak? Szpinak, brokuł, wszelkiego rodzaju sałaty będą zawierały właśnie ten kwas foliowy. Duże znaczenie przed zajściem w ciążę będzie miało także żelazo, przede wszystkim brak anemii, no i to żelazo zbyt małej ilości może powodować wcześniejszy poród czy poronienia. Więc hemoglobina prawidłowa i odpowiednia ilość żelaza. Dodatkowo bardzo ważne jest wapń i białko. Białko po to, żeby ten organizm został prawidłowo zbudowany, natomiast wapń przede wszystkim na to, aby kobieta nie czerpała tych rezerw ze swojego organizmu, czyli nie pojawiła się na przykład osteoporoza w późniejszym czasie. To są najważniejsze rzeczy. Kwas foliowy, żelazo, wapń i białko. Dodatkowo suplementacja czy dostarczenie większej ilości witamin. Przede wszystkim witamina B. To jest bardzo ważna grupa witamin, która będzie odpowiadała za prawidłowy układ nerwowy zarówno matki, jak i dziecka. No i witamina C, czyli układ odpornościowy. Nie możemy narażać się na infekcje, więc tutaj ta witamina C powinna być w zdecydowanie większej dawce dostarczona kobiecie nawet przed zajściem w ciążę, czy już w trakcie ciąży. No i duża ilość takiej flory bakteryjnej, czyli probiotyków. Tutaj jogurty, aby ten układ trawienny był odpowiednio wyposażony. A w jakim wieku ciało kobiety jest najlepiej przygotowane do zajścia w ciążę? Mówi się, że najlepszy czas biologiczny to 20-30 lat, natomiast trzeba tutaj pamiętać, że to jest najlepszy czas biologiczny. Dochodzą tutaj też względy ekonomiczne, jak i względy psychologiczne dla kobiety, o czym nie można zapominać. W tym momencie kobiety pędzą za karierą, ciąża po 30 również jest możliwa, natomiast kobieta musi podwójnie dbać o siebie w tym momencie i wykonywać wszystkie badania, które zaleci ginekolog bądź położna prowadząca ciążę. Wiemy, że dziecko to niestety oprócz tego, że jest pełnia szczęścia, to jest też również wydatek. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jestem wydolna ekonomicznie razem z moim partnerem, żeby planować ciążę, zachodzić w ciążę, rodzić dzieci, bo niestety żyjemy w takich, a nie innych czasach, pieniądze nie spadają z nieba, musimy wiedzieć, jak również relacje partnerskie. To jest też bardzo ważne. Zarówno przyszły ojciec, jak i przyszła matka, oboje muszą chcieć tego dziecka. To nie może być tak, że to jest decyzja tylko i wyłącznie kobiety, bądź tylko i wyłącznie mężczyzny. Bo dziecko najlepiej rozwija się w szczęśliwej rodzinie, więc w takiej, gdzie i mama, i tata są szczęśliwi. Czego tak naprawdę najbardziej obawia się kobieta przed zajściem w ciążę? Przed zajściem w ciążę? Myślę, że obawia się też, czy będzie dobrą matką, ale również takie względy prozaiczne, jak będzie wyglądać, jak zmieni się jej ciało. Ile kilogramów przytyje, tak? Jak ona to później biedna zrzuci, czy będzie się dalej podobała swojemu mężowi. To są takie chyba najbardziej nurtujące kobiety pytania. Czy będę miała rozstępy? Czy mój biust będzie dalej wyglądał tak pięknie i ponętnie, czy raczej będzie brzydki i obwisły? To chyba tego najbardziej się boją. Szczególnie te kobiety, które mają jakieś kompleksy na punkcie swojego ciała. Ale musimy sobie powiedzieć, że jesteśmy kobietami. I każda kobieta, która jest matką, przechodzi przez etap ciąży. I to nie powinno być dla nas jakąś wadą, tylko zaletą. Każdy rozstęp, nawet jeżeli się nam pojawi, mówi tylko nam o tym, że jesteśmy matką, przebrnęłyśmy przez okres ciąży i dbamy o swoje dziecko, a nasze ciało to jest świątynia, która pozwoliła temu dziecku dojrzeć, rozkwitnąć, urodzić się. A czy da się w ogóle jakoś przygotować do tej roli, do roli macierzyństwa? Do roli matki chyba nie da się przygotować. To jest taki impuls, który przychodzi albo w ciąży, albo zaraz po porodzie, bądź rozwija się stopniowo. To jest tak zwany instynkt macierzyński, który każda kobieta ma. Tylko trzeba go rozwijać. No, nie możemy sobie powiedzieć, że na pewno będę złą matką. Nigdy tego nie będziemy wiedzieć. Zawsze jak
jakkolwiek wspaniałą matką nie będziemy, to jak nasze dziecko już wyfrunie z gniazda, to pewnie będziemy sobie mówić, że mogłam zrobić to inaczej, czy tamto zrobić inaczej. Ale to kobieta, która rodzi dziecko, która widzi swoje dziecko od samego początku, która przebywa ze swoim dzieckiem i jak najdłużej jest ekspertem od swojego dziecka. Tutaj żadna babcia, żadna teściowa, żadna ciotka, żadna siostra nie powie nam tak, jak my same odpowiemy sobie na pytanie, czego chce w danym momencie nasze małe dziecko. Mhm. To małe, które się dopiero narodziło, gdzie musimy zwracać uwagę na jego zachowanie, no bo przecież to dziecko nam nie powie. Jest to przerażające, ale jeżeli naprawdę wnikliwie obserwujemy swoje dziecko, to będziemy naprawdę wspaniałymi matkami i nie da się tego nauczyć w żaden sposób. To po prostu trzeba przeżyć. Jakie produkty są niewskazane dla kobiety, która planuje ciążę? Mhm. Osoba, która planuje ciążę, powinna zrezygnować z takich wysoko przetworzonych rzeczy, czyli niezdrowych przede wszystkim. Wszelkiego rodzaju chipsy, paluszki, no takie dodatki, zapychacze, które gdzieś tam będą powodowały tylko odkładanie się tkanki tłuszczowej, a nie wnoszą nic wartościowego do naszego organizmu. Duże znaczenie ma także kofeina i alkohol, tak? Alkohol powinien być już odstawiony właśnie przed planowaniem zajścia w ciążę. Nie mówię tu o kompletnym odstawieniu, tak? Ale no żeby jednak ograniczyć spożywanie tego alkoholu, no i ograniczyć spożywanie kofeiny, bo ona będzie wpływać na, może powodować to, że no ten zarodek nie może się zagnieździć, tak? Czyli ona będzie obkurczała tą macicę i nie jest wskazana właśnie kofeina czy alkohol. No dodatkowo rezygnujemy z palenia papierosów, tak? No to jest już dosyć mocno nagłośnione i wiemy, że lepiej byłoby odstawić te papierosy przed zajściem, jak i zarówno w trakcie ciąży. Wszelkiego rodzaju tłuste rzeczy, tak? Czyli bardziej nastawiamy się na pieczenie, gotowanie, niekoniecznie takie smażenie w ciężkich olejach, właśnie ze względu na te rakotwórcze kwasy tłuszczowe, które zostają w naszym organizmie, no i później przekazujemy je po prostu dziecku. To są najważniejsze rzeczy, najważniejsze grupy produktów. Natomiast co jeszcze możemy wyeliminować? No? Katarzyno, proszę zaprezentować taką dietę od tego pierwszego posiłku do ostatniego. Mhm. Taką przykładową. Przykładową. Tu jeszcze musimy uwzględnić preferencje, tak? Kto co lubi, a czego nie lubi. Natomiast ja powiem taki mniej więcej przykład, który mogłybyśmy zastosować. Na śniadanie jakieś musli z mlekiem, tak? Bardzo ważne musli ze względu na dostarczenie wszelkiego rodzaju witamin, czyli witamina B, błonnik, czyli poprawa perystaltyki jelit, no i mleko przede wszystkim ze względu na białko i wapń. To podstawa. Później jakieś drugie śniadanie, owoc, nie wiem, to co lubimy, jabłko, pomarańcz, mandarynka, kiwi, nie ma tutaj znaczenia. W tym okresie jesienno-zimowym na pewno bardziej będą to cytrusy, tak? Bo są ogólnie dostępne. Natomiast dobrze wtedy też spożywać cytrusy ze względu na tą witaminę C, czyli budujemy ten układ odpornościowy. Później mamy jakiś obiad, tak? Czyli obiad może być to zarówno zupa, jak i drugie danie. Osoby, które tolerują jeden posiłek, no to lepiej byłoby zjeść drugie danie, żeby dostarczyć więcej wartości po prostu odżywczych. No i tutaj możemy postawić na jakieś mięso pieczone, tak? Czy ewentualnie gotowane, czy mięso w formie sałatki. Pod takie obiady też możemy przemycać. Natomiast najważniejsze, żeby tego mięsa już nie smażyć, a żeby mięso było dostarczone właśnie ze względu na żelazo i na białko, które będzie potrzebne do budowy tego organizmu. Mięso do tego może być kasza, może być do tego brązowy ryż i jakieś warzywa. Tutaj wybieramy, co lubimy. Czy jakąś surówkę z marchewką, z porem, czy stawiamy na broku, kalafior. No do wyboru, tak? Najważniejsze, żeby było mięso, warzywa i do tego może być jakaś kasza, czyli jeżeli mówimy o sałatce, no to już odstawiamy jakieś kasze, tylko warzywa i mięso. Później jakiś podwieczorek. Pod wieczorkiem może być i szklanka soku, to też jest już wartość odżywcza i to dosyć mocno kaloryczna. A na końcu kolacja, tak? Kolacja, jeżeli na śniadanie na przykład było musli, to możemy postawić na jakąś kanapkę z wędliną czy z twarogiem i jakieś warzywa. Pamiętajmy, żeby w każdym posiłku przemycić warzywo. No wiadomo, przy drugim śniadaniu czy pod wieczorku, jeżeli mamy owoc, to już nie warzywo, natomiast śniadanie, obiad i kolacja, tą porcję warzyw musimy dostarczyć. W następnym odcinku podpowiemy kobietom, które już są w ciąży, jak powinny zadbać o swoje zdrowie i ciało. Zapytamy położną, czy ciężarne powinny wykonywać ćwiczenia we wczesnej ciąży i w zaawansowanej. Dietetyczka przedstawi dietę bezpieczną dla kobiety w ciąży, która chce być aktywna fizycznie.